Kodziska, z tej strony Metsu i witam was w trzecim odcinku z kariery Milanem. Gramy z Romą, Juventusem, parmą Napoli i do tego Bolonią Pięć spotkań. Na razie jesteśmy w życiowej formie 10 spotkań za nami, 30 punktów na koncie. Milan gra fenomenalnie i trzeba tą dobrą formę podtrzymać w najbliższych spotkaniach. Optymalna kadra, wszystko co mamy najlepszego. Mecz wyjazdowy z Romą łatwo nie będzie, ale forma jest świetna. I czas to pokazać na boisku. Zaczynamy! Pierwsze spotkanie! Widzimy Suso przejął piłkę, zagranie do Ojar Jeszcze tutaj pakieta, piątek, ależ fenomenalna piętka. Ojar w polu karnym! I nie ma bramki, dwa słupki. Coś nas metalowe pręty zaczynają prześladować, piątek. Krzysztof, piątek niestety w banalny sposób traci piłkę i diawara wybijają w aut. Dobrze Bonaventura, kapitalne podanie do Suso. Suso z pierwszej piłki do piątka, piątek w polu karnym. I tym razem pręty go nie powstrzymały 1 do 0. Piękna bramka reprezentanta Polski. Bonaventura rewelacyjnie odnalazł Kessiego, ucieka tam Ojar Sabal. Hiszpan ma sporo miejsca i czasu, co wymyśli w tej sytuacji Ojar Sabal w polu karnym. Dośrodkowanie i Suso z prawej nogi też potrafi strzelać. 2 do 0 dla Milanu, gramy koncertowo. Rüdiger popełnia fatalny błąd, Suso piątek. Czeka na Ojar Sabala, idealnie go obsłużył tym podaniem. Ojar Sabal. 3 do 0 do przerwy, bawimy się z Romą i o to chodzi. Roma wreszcie atakuje Marcos Alonso, vertetu. Marcos Alonso, vertetu. Czy do środku je na pole karne? Zobaczmy. Francuz centruje. Donna Roma podbija. No i piłka będzie w czyim posiadaniu. Nie wiadomo czyim, no ale ta akcja się już skończyła i czas na kolejną. Mukitarian. Ormianin centruje na pole karne. Wybita piłka przez Musakio. Egestein. Niemiec ładnie tutaj drybluje, Egerstein. Kapitalne podanie i Diawara. Zdobywa bramkę na razie honorową, ale może Roma wróci do gry. Tutaj świetnie. Paketa opanował tą piłkę. Dynamizuje naszą akcję. Podał do Leą. Tutaj przebija się Portugalczyk. Wbiegnie w pole karne to była rzecz oczywista. Dośrodkowuje do piątka. 4 do 1. Piątek jest naszym najlepszym zawodnikiem. No i kończy się to spotkanie. 4 do 1 dla Milanu. No na razie gramy fenomenalnie i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Roma oddała jeden strzał, zdobyła jedną bramkę. Gigi od Ruma mógł się tam zachować zdecydowanie lepiej. No ale wygraliśmy, więc nie ma co go obwiniać. Cztery interwencje tam przy dośrodkowaniach się popisywał, ale przy strzałach nie za bardzo. I przechodzimy dalej. Pierwsze spotkanie za nami, dobra forma utrzymana, 33 punkty na koncie po 11 kolejkach. No ale teraz czeka nas mecz z największym hegemonem we Włoszech, z Juventusem. No i zobaczymy, czy sobie poradzimy. Mecz w Turynie łatwo nie będzie, ale nasza forma pozwala wierzyć w zwycięstwo. I bez przedłużenia zaczynamy to widowisko. Dobrze, tej Matuidi zagrał do Pianicia, ten do Cristiano Ronaldo, Ronaldo do Ramzeja, Ramzi do Ronaldo, Donnarumma. Co on zrobił? Bramka dla Juventusu. Cóż za błąd Gianluigiego Donnarummy. Dramat. Dybala, ładne podanie, Ronaldo do Dybali. Dybala rozpędza się z piłką. Za moment będzie w idealnej sytuacji do zdobycia bramki. Tym razem Gigi od Ruma od... naprawia, tak naprawdę, swoje wcześniejsze pomyłki, świetnie interweniując. Niech tak zawsze broni to o wyniki. Będę spokojny, Bonaventura. Podanie do piątka, Krzysztof w piątek. Piątek, ależ jest rewelacyjny, nikt nie jest w stanie go powstrzymać i pokonuje wojciecha Szczęsnego. Milan wraca do gry. 1 do jednego. Dobrze, Dybala do środka, Ronaldo bawi się z naszymi pomocnikami, teraz z obrońcami i tutaj świetny blok Romaniolego. No i Donna Ruma łapie tą piłkę. Świetnie tutaj Dybala panuje nad piłką w bocznym sektorze. Dybala dośrodkowuje. Pianić! Nasz obrońca tego nie zablokował, Donna się wywrócił. No i 2-1 dla Juventusu. Milan jednak się nie poddaje, do końca będziemy walczyć, póki jest nadzieja. Chalhanoglu odnalazł paketę, paketa czeka na piątka. Krzysztof Piątek jest w polu karnym, blokuje go Bonucci. Jeszcze walka Polaka, ale Szczęsny tym razem z łatwością łapie piłkę. Jeszcze nie koniec, 90 minuta, ostatnia szansa, rebić, przejmuje tą piłkę. I pędzi, nikt nie jest w stanie go dogonić, ante Rebic. Tam wybiega na pozycję Leon, czy dostanie podanie? Tak jest, idealne, musi być bramka. A Portugalczyk puduje. Oj, wykupił sobie miejsce na ławce rezerwowych, Oj, na długo sobie wykupił to miejsce. Bo po takim pudle trochę sobie posiedzi na ławce. Jak można to zmarnować? Przecież wystarczyło. Wystarczyło dołożyć nogę i mielibyśmy remis. A tak, porażka. Pierwsza w tym sezonie. No to mamy zimny prysznic w Turynie. No można się było tego spodziewać, no ale człowiek jednak wierzył. Donnarumma, cztery interwencje. Szczęsny dwie. Graczem meczu Miralem pianić. No i dobra, przejdźmy dalej. No i jesteśmy po drugim spotkaniu tym razem porażka to na pewno boli Juventus wraca do gry mają tylko 8 punktów straty do nas na przestrzeni sezonu są w stanie to odrobić ale co zrobił Donnarumma w tej pierwszej sytuacji to ja nie mam pojęcia on już złapał tą piłkę i w sumie ją wypuścił i Ronaldo do pustej nie miał prawa się pomylić ale tak bramkarz na najwyższym poziomie bronić nie może odegrajmy się na parmie trzeba pewnie zdobyć 3 punkty zaczynamy trzecie spotkanie. Rzut roczny dla Milanu, Suso nawie grę, mocna wrzutka na pole karne i Bonaventura tylko w poprzeczkę. I Kolumbii potem łapie tą piłkę. Jest jeszcze Bonaventura, rewelacyjnie nas piątka, Krzysztof Piątek. Piątek podał do Suso, Suso bawi się z obrońcami, zagrywa do pakety. Paketa jest już w polu karnym, niekryty Piątek otrzymuje podanie i do pustej bramki. Bomber z Polski nigdy się nie myli. Widzimy tutaj niestety Parma wzięła się za grę i fenomenalnie im to wychodzi z Ligardii Grassi. Przy piłce jeszcze Cornelius uderza, no ale takie coś to do, dla Donnarummy bułka z masłem. Blokuje to Saba, ale piłka ostatecznie trafia do Blaisa Ten ją łatwo traci, bo na do piątka. Ten sam na sam z bramkarzem i przypieczętował jego los. 2 do zera dla Milanu. Bramkarz musi wyciągać piłkę z siatki. Rzut wolny, zobaczmy. Suso uderza. Na żółtym i łatwo, niestety, łatwo łapie to Kolumbii. Powinniśmy uderzyć zdecydowanie lepiej. Rzucał tu Kalabria. Jeszcze Castillo. Dobrze podał do Kalabrii. Kalabria przed szansą. Podaje Czalhanoglu. Zwleka. Co wymyśli fenomenalny turek. Hakan Czalhanoglu schodzi do prawej nogi. Uderzek z armaty. I jest Bramka na 3 do 0. Cóż za piękny strzał. Gol, stadiony świata. Jeszcze tutaj Parma się nie poddaje, Karamoach rozpędza się skrzydłem. Ma zdecydowanie za dużo miejsca. No powiedzmy sobie szczerze, Kalabria nie biega w tej lidze co on. ale jak zwolnił nasz rywal, to nawet Kalabria go dogonił. Wybijamy tutaj piłkę jeszcze Grassi z główki. ale na szczęście Donnarumma odzyskał formę. No i kończy się to spotkanie naszym pewnym zwycięstwem: 3 do 0, Milan pobawił się z Parmą, dwie bramki Krzysztofa Piątka i to golasso Chalhanoglu. No fenomenalnie Turek uderzył, no i może dzięki temu będzie dostawał częściej szansę. Krzysztof Piątek, tutaj widzimy piłkarzem tego spotkania. Dwie bramki, Donnarumma trzy interwencje, Kolumbii dwie. No ale najważniejsze, że my zwyciężyliśmy. No i przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po trzecim spotkaniu, pozycja lidera utrzymana. Do tego jeszcze mamy zaległe spotkanie względem na przykład Interu i Juventusu. Więc to jest bardzo komfortowa sytuacja. No ale rywal nie jest komfortowy, bo gramy z Napoli. Bardzo niewygodny mecz, zobaczymy jak nam pójdzie rywal, również bardzo trudny. Mecz na szczęście na własnym stadionie do Pinkibiców, to nam musi zdecydowanie pomóc. Jeszcze dokonamy małej zmiany przed tym spotkaniem, w miejsce powiedzmy pakiety wystąpi czalchanoglu, bo naprawdę fenomenalnie zagrał i zasługuje na szansę. Zaczynamy czwarte spotkanie. Dobrze, tej Fabian Ruiz, ale traci ostatecznie piłkę. O Jar albo na Krzysztof Piątek do Chalhanoglu. ten jest już w polu karnym. I wykończył to. Warto było dać mu szansę, bo ostatnio nie zawodzi. I rzut roczny dla Napoli. Fabian Ruiz wznawia grę. Fabian Ruiz na pole karnym. Manolas. Jeszcze tutaj odbitka. I blokujemy to. Chalhanoglu. musi pozbyć się tej piłki z pola karnego. Ale robi to bardzo nieudolnie. Napoli w posiadaniu piłki. Patrzymy na ich akcję. Fabian Ruiz zablokowany i padła ostatecznie bramka. Niestety, coś w pliku mi się zepsuło, no i nie mogłem wam tej bramki pokazać. No, wielka szkoda, ale czasem tak bywa, walczymy o to, żeby wyjść na prowadzenie. Bonaventura, Chalhanoglu przed szansą, czy zdobędzie drugą bramkę: Metalowy Pręd. Tym razem słupek okazał się być górą w tym pojedynku. Widzimy Walker, wycofanie piłki Mertens, rewelacyjnie odnalazka Jehona. Jose Maria Kejon, zablokowany, Romanioli, beznadziejne podanie, Dries Mertens. Dograł do Lozano, Irving Lozano, ładny blok, jeszcze Dries Mertens. I chyba tym razem pręd nas ratuje, a nie, przepraszam, Donnarumma. Więc świetnie nasz bramkarz się zachował. Kyle Walker, czy poda? Nie, indywidualna akcja Anglika, Walker naciskany, ale nic sobie z tego nie robi. Zagrał do Mertensa, Mertens do Lozano i 2 do 1 dla Napoli. Czyżby kolejna porażka? Oj, nie jest dobrze. Rzut wolny, hakan On potrafi uderzać stałe fragmenty gry. Nie jest łatwo wycelować, ale może w końcu nam się to uda, kto wie. O, i teraz powinno być idealne. Okienko! Uderzamy! Ale pięknie tutaj ospina. Cóż za rewelacyjna interwencja bramkarza z Kolumbii. Kesi, dobre panowanie nad piłką. 70 minuta, Chalhanoglu jakoś się przedarł na farcie, ale jednak dośrodkowanie i piątek na 2 do 2. Wracamy do gry. Jest nawet szansa na zwycięstwo. Walczymy. No jednak nie ma szans na zwycięstwo, bo ten mecz kończy się remisem. Już po bramce piątka nic ciekawego się nie działo. Możemy zobaczyć sobie statystyki meczowe: całkiem przyzwoite. Napoli miało więcej szans, ale ostatecznie całkiem niezły remis mamy. Chalhanoglu piłka, że meczuł gol do tego asysta. Warto było dać mu szansę. Donneru ma trzy interwencje, jedna o spiny. No i dobra, przechodzimy dalej. Jedyne, czego nie mogę odżałować, to, że mi się w pliku zepsuła ta bramka na poli, bo to był piękny strzał w okienko, tam bodaj z 30 metrów. No, ale skąd mogłem wiedzieć, że mi się zepsuje ten plik? Tak, to bym chociaż powtórkę po meczu obejrzał, no ale człowiek nie był świadomy tego. Jak już padnie ładna bramka w karierze, to jak na złość akurat musi się zepsuć plik. No, złośliwość rzeczy martwych, musimy sobie z tym jakoś poradzić. Czal Wskakuje do pierwszego składu. Zasługuje na to naprawdę. Gra ostatnio fenomenalnie i mam nadzieję, że w meczu z Bolonią też będzie naszym czołowym piłkarzem. Mecz wyjazdowy chcemy wygrać. Zaczynamy ostatnie spotkanie. Ładnie się tutaj przedał Krejci, Co wymyśli Czech w tej sytuacji dośrodkowanie? Destro? Mocno, ale prosto w Donnarumę. Rumę. Włoch łapie to bez problemów. No i jeszcze może tutaj przeprowadzi Milan jakąś ciekawą akcję. Kalabria Suso z pierwszej piłki, Krzysztof Piątek. Piątek bawi się, jest już polukarnym ale uderza obok bramki Skorupskiego. Zabrakło centymetrów. Dobrze Destro, ładnie kontroluje piłkę, zagrywa do Krejciego i opanował to ostatecznie. Strzał blokowany, jeszcze Suriano, ale Donnarumma łapie to z dziecinną łatwością. Świetne podanie Romaniolego, Czalhanoglu wychodzi na pozycję Suso. Czy wyprzedzi Denzwila? Denzwil nie jest w stanie dogonić SUSO, co znaczy, że jest bardzo wolny. SUSO jest już w polu karnym dośrodkowanie i piątek ekwilibrystycznie, ale niestety nie zdobywa bramki. Naprawdę mało brakło. Ładne przejęcie Kessiego. Kesi Cassie czy zagra do SUSO tak jest idealnie w tempo. SUSO znowu ucieka obrońcą boloni. Suso musi dograć, wycofuje piłkę Hakan Calhanoglu. Jest jeden do zera. To jest odcinek Hakana. Na niego teraz możemy liczyć. Kessie, ładne podanie piątek, szybkie odegranie, Bonaventura jest już w polu karnym i marnuje to Skorupski. Popisał się swoimi umiejętnościami. Kesi niepotrzebnie bawi się, ale ostatecznie utrzymał się przy piłce. Czalhanoglu, Hakan czy podla tak jest do Bonaventury? Giacomo Bonaventura może zamknąć to spotkanie, ale Skorupski ma chyba formę życia, bo broni rewelacyjnie w dzisiejszym meczu. Jeszcze tutaj Leon ucieka, Ależ ma przyspieszenie Portugalczyk. Powinien sobie z łatwością poradzić z medalem i tak się dzieje. Tym razem Danilo też nie jest w stanie go zaatakować. Podanie, paketa, poprzeczka. No nie mamy szczęścia w tym meczu. Jak nie Skorupski, to pręty. No i na szczęście ledwo, bo ledwo, ale wygrywamy 1-0 po bramce Haka na czalchanoglu. Tutaj widzimy statystyki. No Bolonia była równorzędnym rywalem, no ale na szczęście my mieliśmy rewelacyjnego Turka. No i udało nam się wygrać. Suso piłka, spotkania. Asysta chyba przy bramce, tak jest. Donnarumma, ile tam, trzy interwencje, Skorupski trzy. Naprawdę że bronili na fenomenalnym poziomie. Przechodzimy dalej. Pięć spotkań za nami, Milan nadal jest liderem, ale nasz dorobek punktowy już nie jest tak imponujący, bo przegraliśmy z Juventusem, zremisowaliśmy z Napoli. No i to nie są wyniki, które mogą nas satysfakcjonować, bo celujemy w zwycięstwo w każdym spotkaniu. Outsiderem leczę, chociaż tyle samo punktów ma Brescia i Hellas Verona. Następny odcinek, jeszcze nie, bo zobaczmy kto jest królem strzelców. Piątek na razie, 14 bramek w 15 meczach. Piątek również, najwięcej asyst, 7 w 15. Ospina, najwięcej czystych kąt, drugi Donnarumma. No i powiedzmy sobie szczerze, piątek ciągnie naszą drużynę. I następny mecz to spotkania z Atalantą Bergamo. Czekajcie, żeby tutaj nie przesymulować przypadkiem. Sasuolo, Sampdoria, Cagliari. I prawdopodobnie jakiś mecz w ramach Koppa Nazionale. nie wiem z kim zagramy, ale przekonamy się już o tym w następnym materiale. Mam nadzieję, że będzie to jakiś ciekawy rywal. No ale czas pokaże, kogo nam los przydzieli. Ten odcinek nie był najlepszy, jeśli chodzi o wyniki, no ale nie ma się co zadręczać, następnym razem będzie lepiej. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się.